Gniew. Akt oskarżenia. Dokument z 23 października 1939 roku spisano właściwie na jednej kartce maszynopisu, gdyż druga, poza dwoma zdaniami, zawiera jedynie podpisy pięciu oficerów z okrętu podwodnego ORP Orzeł. Oświadczenie oficerów ORP Orzeł w sprawie internowania okrętu w porcie estońskim Tallinn z dnia 14 września 1939 roku, spowodowane tchórzostwem dowódcy komandora podporucznika Kłoczkowskiego Henryka. Oskarżali swojego dowódcę o jedno z najcięższych przestępstw popełnionych przez żołnierza – tchórzostwo w obliczu wroga. Wobec dowódcy okrętu był to zarzut szczególnie ciężki. Na podstawie następujących obserwacji dokonanych przez podpisanych niżej oficerów, w pełni poczucia stawianych ciężkich zarzutów, stwierdzamy zgodnie z naszym sumieniem, że komandor podporucznik Kłoczkowski Henryk ponosi całkowitą winę, że w dniu 14 września 1939 roku spowodował utratę okrętu będącego w pełni gotowości do działań wojennych. Oświadczenie podpisali kapitan Jan Grudziński, porucznicy Florian Roszak i Andrzej Piasecki, podporucznicy Stanisław Pierzchlewski i Marian Mokrski, przesądzając w ten sposób o losie swojego dowódcy. Było to zaledwie 8 miesięcy po wielkim dla nich dniu, gdy stali na nabrzeżu Oksywskiego portu, obserwując uroczystość przyjęcia do służby w polskiej marynarce wojennej ORP Orzeł. Okręty zacumowane w basenie prezydenta gdyńskiego portu w pełnej gali flagowej tworzyły niezwykłe tło dla tego wydarzenia. Na nabrzeżu zgromadziło się 30 tysięcy mieszkańców Gdyni. Chcieli zobaczyć piękny okręt podejmujący służbę dla polskiego morza, tak jak chcieli zademonstrować swoją determinację, radość i dumę z umacniającej się Polski. Okręt przybył z holenderskiej stoczni na Oksywie 7 lutego, aby 10 lutego przejść przez główki gdyńskiego portu i zacumować przy nabrzeżu, gdzie oczekiwały nań tłumy. Na jego pomoście stał dowódca, komandor podporucznik Henryk Kłoczkowski. Wydawałoby się, że w całej marynarce nie można było znaleźć lepszego fachowca, bardziej kochającego morze i okręty podwodne. Był człowiekiem walecznym, który doświadczenie bojowe zdobywał w bitwach na Dnieprze w czasie wojny polsko-bolszewickiej, gdy służył we flotylli Pińskiej. Potem w batalionie morskim, który walczył z bolszewikami pod Grodnem i Białymstokiem. Był również marynarzem świetnie wykształconym i wyszkolonym w Szkole Oficerów Marynarki Wojennej w Toruniu, a także na francuskich uczelniach oficerów broni podwodnej i podwodnego pływania. Wiele lat służył na okrętach podwodnych ORP Wilk i Żbik, którego dowodzenie objął w 1932 roku jako 30-letni kapitan. Dotychczasowy dowódca tego okrętu, komandor porucznik Eugeniusz Pławski, odchodzący na stanowisko dowódcy dywizjonu okrętów podwodnych, pisał o nim. Kłoczkowski był wówczas bardzo młody, ale przyznaję, że faworyzowałem i poparłem mianowanie go dowódcą, gdyż był zdolny i dosłownie zakochany w okrętach podwodnych, torpedach, elektryczności i tym podobnych. Jednym słowem, we wszystkim, co wchodziło w zakres służby na okręcie podwodnym. Przez 3,5 roku dowodziłem dywizjonem i nigdy nie zawiodłem się na tym człowieku, który miał również zdolności wynalazcze i organizacyjne. Był jednak człowiekiem trudnym w kontaktach z załogą, apodyktycznym, zamkniętym, wymagającym. Te cechy sprawiły, że nie był lubiany, choć zwierzchnicy tego nie zauważali, ceniąc jego fachowość i oddanie służbie. A to szczególnie trudna służba, najcięższa w marynarce wojennej, wymagająca szczególnego hartu, odporności fizycznej i psychicznej. Orzeł doszedł do nabrzeża, burtowi rzucili trumy i wtedy orkiestra zagrała hymn. Ci chłopcy, twardzi, zaprawieni w morskiej służbie, nie skorzy do wzruszeń, czuli ucisk w gardłach. Podporucznik Marian Mokrski przyglądał się wejściu orła ze szczególnym uczuciem. Dla 34-letniego oficera, który od roku służył na okręcie podwodnym Wilk, największym marzeniem było rozpocząć służbę w załodze nowego okrętu. Tak bardzo tego chciał, że w liście do narzeczonej napisał: westchnij czasem, żeby mnie przydzielili na orła, jak przyjdzie do kraju, dobrze? Należeć do załogi tego okrętu było zaszczytem najwyższym dla podwodniaków, którego mogli dostąpić tylko najlepsi.
Łoczkowski wybrał takich doświadczonych, mających najwyższe oceny, najlepszych fachowców. Wielu wybrał na podstawie wieloletniej znajomości ze służby na dwóch innych okrętach. Dostawali broń, jaką można było wykorzystać w największych konfliktach morskich w każdym zakątku globu, gdyż orzeł należał do największych i najnowocześniejszych okrętów podwodnych świata. Zbudowano go w holenderskiej stoczni znanej z konstrukcji nowoczesnych i wykonania najwyższej jakości, choć nie od razu tak miało być. Początkowo dowództwo marynarki wojennej zdecydowało się na złożenie zamówienia we Francji, a to ze względu na sojusz militarny z tym państwem. W 1933 roku ogłoszono przetarg zamknięty na terenie Francji. Najkorzystniejszy wydawał się projekt francuskiej stoczni opatrzony roboczą nazwą projekt Simonon, co miało oznaczać, że autoryzuje go znany i ceniony konstruktor. Był to podstęp. Tak później przedstawił to przewodniczący komisji przetargowej inżynier-komandor Aleksander Rylke. Podpis projektu Simono miał więc w skrócie oznaczać: co do technicznej wartości projektu możecie być spokojni. Przecież odpowiada za nią sam Simono, a tym samym zabezpieczać projekt przed szczegółową analizą specjalistów kierownictwa marynarki wojennej. Kiedy w związku z wynikami mojej analizy pan Simono, będący już w bardzo zaawansowanym wieku, przyjechał do kierownictwa, okazało się, że zgodziwszy się na firmowanie swym nazwiskiem przedstawionego nam przez stocznię projektu, znał go tylko bardzo pobieżnie. Być może zapoznał się z nim dopiero przed samym wyjazdem do Warszawy. Przypuszczam, że firmował projekt nie na piękne oczy i że był również zainteresowany, by kierownictwo marynarki wojennej go zaakceptowało. Piękna i tania francuska oferta była w istocie próbą oszustwa, do której zarząd stoczni wciągnął szacownego konstruktora. Ufni w podstęp nie wzięli pod uwagę, że dokumenty trafią w ręce jednego z najlepszych na świecie fachowców, jakim był Aleksander Rylke. On szybko wykrył, że stocznia podała zaniżone dane, m.in. masy silników elektrycznych. Obliczenia komandora wskazywały, że tak zbudowany okręt nie mógłby osiągnąć minimum stateczności podwodnej, czyli krótko mówiąc, sterowanie nim pod wodą byłoby zabawą jak w Luna Parku. Rylke udowodnił nieuczciwość stoczni. Oświadczył: po szczegółowej analizie oferty Loiry zmuszony jestem unieważnić swój podpis na protokole komisji przetargowej wysuwającej ofertę Loiry jako najkorzystniejszą. Wiem, czym to dla mnie pachnie, ale lepiej teraz niż za 3 lata. Miał rację, że napisał, iż zdaje sobie sprawę z tego, czym to pachnie. Kierownictwo marynarki wojennej nie pochwalało działań, które pogarszały stosunki z francuskim sojusznikiem. Wolałoby raczej znaleźć wyjście kompromisowe, ale ekspertyza Rylkego na to nie pozwalała, a on nie dawał się przekonać i nie chciał złożyć swojego podpisu, aprobując zakup okrętu, który mógł okazać się niebezpieczny dla załogi. I w lipcu 1934 roku przeniesiono Rylkego w stan spoczynku, przy czym doliczono mu 3 lata brakujące do wysługi emerytalnej. Mógł mieć tylko satysfakcję, że cwaniacy z francuskiej stoczni zamówienia na okręt nie dostali. Trafiło ostatecznie do stoczni holenderskiej De Schelde, która gwarantowała dobrą konstrukcję, a to ze względu na świetnych fachowców, jakich zatrudniała. Byli to głównie inżynierowie niemieccy, którzy wobec zakazu budowy i posiadania okrętów wojennych przez siły zbrojne swojego państwa musieli szukać pracy za granicą i znaleźli ją w stoczniach holenderskich i hiszpańskich. A mieli ogromne doświadczenie zdobyte przy budowie okrętów podwodnych dla floty kajzerowskiej, która omalże nie przesądziła o zwycięstwie Niemiec w I wojnie światowej. Koszt budowy okrętu, wynoszący 8 milionów złotych, został pokryty ze składek marynarzy i społeczeństwa, choć całkowity koszt, wliczając uzbrojenie, cenę torped, paliwa itd., był ponad dwukrotnie wyższy i wyniósł około 21 milionów złotych. Pozostało pytanie, po co wydano tak wiele pieniędzy na okręt oceaniczny, który mając zasięg 7 tysięcy mil morskich, mógł przebywać w morzu przez miesiąc bez zawijania do bazy. Był jednak za duży na Bałtyk, na jakim miał walczyć. A w holenderskiej stoczni już budowano bliźniaczy okręt Semp, zaś dowództwo marynarki wojennej planowało zakupienie jeszcze 3 okrętów podwodnych typu Orzeł, ale większych.
Umowy na budowę dwóch takich jednostek podpisano w końcu 1938 roku ze stocznią w Hawrze, a o trzecim dyskutowano. Za cenę jednego wielkiego okrętu podwodnego można było zakupić trzy mniejsze, przystosowane do służby na Bałtyku, lub flotylę ścigaczy. W tym czasie morskie potęgi budowały dla swojej podwodnej floty niewielkie okręty przeznaczone do służby przybrzeżnej lub niewielkich akwenach morskich. Marynarka wojenna kolonialnego mocarstwa Wielkiej Brytanii miała w 1939 roku 34 okręty klasy U, wypierające o połowę mniej niż orzeł. Kriegsmarine dysponowała 50 jeszcze mniejszymi, typ 1 i 2. W kierownictwie marynarki wojennej decydujący głos należał do zwolenników maksymalnego zwiększania siły morskiej i to przez budowę dużych jednostek nawodnych i podwodnych. Uważali, że skoro nasi potencjalni wrogowie, Niemcy i Rosjanie, mieli na Bałtyku krążowniki, to należało naszą marynarkę uzbroić w podobne jednostki, aby w morskich bojach mogły im stawić czoła. Taki cel przyświecał zakupieniu za 13,5 miliona złotych stawiacza min ORP Gryf, który ze względu na silne uzbrojenie artyleryjskie można było uznać za lekki krążownik. A tyle kosztowałyby cztery kutry torpedowe, które mogły być równie groźnym przeciwnikiem dużych okrętów, zaś utrata w boju jednego kutra nie byłaby tak dużą stratą jak zatopienie stawiacza min, który w istocie wytrwał tylko do 3 września. Można też było kupić 17 samolotów torpedowo-bombowych, które, jak dowiodły późniejsze działania na morzu, były nadzwyczaj groźnymi przeciwnikami największych okrętów. Tymczasem w planie wzmacniania naszej floty przewidywano budowę jeszcze dwóch jednostek typu Gryf, a na lotnictwo morskie miało pójść 4,5 miliona złotych, za które planowano zakupienie 6 nowoczesnych włoskich wodnosamolotów. Takie były plany, a wejście Orła do Gdyni miało otworzyć nową erę wzmacniania marynarki wojennej. Na Okrzywskim Nabrzeżu okręt witał generał Kazimierz Sosnkowski jako przedstawiciel prezydenta RP. Jego żona Jadwiga Sosnkowska była matką chrzestną Orła. Generał wygłosił piękne przemówienie, którego słowa chcieli usłyszeć wszyscy, gdyż wskazywały drogę rozwiązania naszych problemów ekonomicznych i wielką przyszłość Polski jako mocarstwa morskiego i kolonialnego. Polska! Kraj pozbawiony wielu niezbędnych surowców. Kraj o wielkim przyroście naturalnym. Kraj, który już cierpi silnie z powodu przeludnienia wsi i na skutek całkowitego prawie zamknięcia możliwości emigracyjnych. Polska nie może pozostać bierną i obojętną wobec zagadnień kolonialnych. Pozostawało pytanie, na ile przemówienie oddawało rzeczywistą chęć najwyższych władz wojskowych budowania floty wojennej do ochrony linii żeglugowych biegnących z Gdyni do polskich kolonii lub, jak zwykła robić to Royal Navy, bombardowania w koloniach przybrzeżnych wiosek, aby przywołać do porządku zbuntowane plemiona. Liga Morska i Kolonialna, organizacja założona w 1930 roku dla propagowania morskich spraw, umacniania polskiej floty i ogromnie w tym dziele zasłużona, czyniła również starania o założenie polskich kolonii w Brazylii, w Peru, Liberii, Mozambiku i na Madagaskarze. W roku 1934 Liga kupiła w brazylijskim stanie Parana od lokalnych plemion indiańskich szmat ziemi, który podzielono na 286 działek o powierzchni 25 hektarów każda oraz na mniejsze działki municypalne. Pierwsi osadnicy z Polski wyruszyli do Brazylii w sierpniu 1935 roku i w ciągu kilku miesięcy przybyło tam około 350 ludzi. Ponadto Liga Morska i Kolonialna domagała się przyznania Polsce 10% byłych kolonii niemieckich, czyli ziem o powierzchni około 300 tysięcy km kwadratowych. Miało to naprawić dziejową niesprawiedliwość, jaką było pozbawienie Polski udziału w podziale dawnych protektoratów niemieckich. Przy takich założeniach flota wojenna musiała mieć duże okręty oceaniczne, odpowiednie do konwojowania statków handlowych wiożących surowce dla polskiego przemysłu lub materiały wojenne z kolonii w Ameryce Południowej i Afryce. O ile taki plan mógł wydawać się realny, to obrona polskiego wybrzeża nastręczała dużo większe trudności. W istocie było go bardzo mało, gdyż z pasa 140 km, jakie przyznano Polsce w traktacie wersalskim, połowa 71 km stanowiła długość linii brzegowej Półwyspu Helskiego.
Piaszczysty, niezagospodarowany brzeg nie miał wielkiej wartości ekonomicznej, a Gdańsk, jedyne wielkie miasto od stuleci związane z Polską i polską gospodarką, stało się wolnym miastem, w którym przeważała ludność niemiecka. Wąski pas nadmorskiego terytorium z obydwu stron ściskało niemieckie państwo, Prusy zachodnie i wschodnie. W istocie nie sposób było go obronić przed niemieckim atakiem wychodzącym z obydwu stron, odcinającym polskie wojska, które w korytarzu między Prusami by się znalazły. Dlatego, choć w Armii Pomorze wyodrębniono silny korpus interwencyjny w składzie m.in. dwóch dywizji piechoty, które miały ruszyć na Gdańsk, to w sierpniu, tuż przed wybuchem wojny, wycofano je na południe w obawie przed odcięciem przez wojska niemieckie. Zapewne dowództwo marynarki wojennej zdawało sobie sprawę, że żaden z naszych okrętów nawodnych nie ma szans przetrwania dłużej niż kilka dni wobec przewagi niemieckiej floty i lotnictwa. Kriegsmarine skierowało przeciwko Polsce dwa pancerniki szkolne, Schleswig-Holstein i Schlesien, z których każdy dysponował większą siłą ognia niż wszystkie polskie okręty i artyleria obrony wybrzeża razem wzięte. Ponadto 9 niszczycieli, 7 ścigaczy, 9 okrętów podwodnych i wiele mniejszych jednostek. Ta flota pod względem tonażu przewyższała polską flotę 20-krotnie, a jej siłę zwielokrotniało wsparcie lotnictwa 120 myśliwców, bombowców nurkujących i samolotów rozpoznawczych. Polska dla powietrznej obrony wybrzeża mogła wystawić tylko 23 wodno-samoloty, które nie nadawały się do użytku i szybko zostały zniszczone. Świadomość zagrożenia największych i najcenniejszych jednostek sprawiła, że dowództwo marynarki wojennej opracowało plan wycofania z Bałtyku dywizjonu niszczycieli tworzonego przez niszczyciele Grom, Burza i Błyskawica i odesłania ich do Anglii, aby tam walczyły przy boku Royal Navy. 30 sierpnia trzy nowoczesne niszczyciele odeszły od Oksywskiego Wybrzeża, kierując się do Wielkiej Brytanii. Miały tworzyć piękną, bojową historię polskiej marynarki, ale nie w Polsce. Polska miała walczyć sama, a na morzu, gdzie pozostały tylko dwie duże jednostki nawodne, stawiacz min Gryf i niszczyciel Wicher, okręty podwodne stanowiły główną siłę uderzeniową polskiej marynarki. Kryjąc się w głębinach, były zabezpieczone przed atakiem niemieckich samolotów, które stanowiły największe zagrożenie na Bałtyku. Mogły wypełnić najważniejszą misję w tej wojnie, blokując niemieckim statkom i okrętom dostęp do Gdańska, dokąd miały dowozić zaopatrzenie dla wojsk niemieckich, oraz atakując statki płynące do drugiego największego portu morskiego w tym rejonie Bałtyku, Königsbergu. Orzeł wyszedł w morze spóźniony 1 września 1939 roku. Z nieznanych powodów, w sytuacji wskazującej, że wojna wybuchnie lada godzina, komandor Kłoczkowski spędził noc na lądzie. Zezwolił też, aby kilku podoficerów nocowało w swoich domach. W rezultacie rano 1 września, gdy Schleswig-Holstein ostrzeliwał Westerplatte, orzeł stał zakotwiczony poza falochronem Oksywskiego portu. Było to rozsądne, gdyż nie zostałby zablokowany w basenie portowym, gdyby niemieckie samoloty zatopiły jakąś jednostkę u jego wyjścia lub zrzuciły miny. Jednakże nie mając pełnej obsady, nie mógł rzucić cum i wyjść w morze. Na szczęście niemieckie lotnictwo nie przeprowadziło odpowiedniego rozpoznania i nie zaatakowało okrętu stojącego tuż u wejścia do portu wojennego. Dowódca Orła wezwany został na okręt o godzinie 5 rano. Godzinę zajęło mu dotarcie do dowództwa floty na Oksywiu. Tam na korytarzach i klatce schodowej czuło się już atmosferę wojny, którą wyznaczały odgłosy walki dobiegające z Westerplatte. Marynarze wynosili skrzynie z dokumentami, które miały być przeniesione do bezpiecznego miejsca. Liczono się bowiem, że lada godzina niemieckie samoloty zaatakują Gdynię. Pół godziny wcześniej trzy niemieckie samoloty rozpoznawcze przeleciały nad Oksywiem, najwidoczniej aby ustalić pozycję polskich okrętów i ostrzelały jednego z nich, lecz szybko zostały odpędzone ogniem artylerii przeciwlotniczej. W dowództwie Kłoczkowski odebrał rozkaz bezzwłocznego wyprowadzenia okrętu w morze. Cała załoga była już na miejscach. Kilkanaście minut po godzinie 6 motorówką dotarł do okrętu, a o 6.35 orzeł jako ostatni z dywizjonu polskich okrętów podwodnych ruszył, wciąż na powierzchni, do wyznaczonego sektora na linii Jastarnia – ujście Wisły, gdzie dotarł o 7.13. Tam zanurzył się.
Odtąd miał patrolować wody w Zatoce Gdańskiej, czekając na pojawienie się nieprzyjacielskich okrętów. Był to najgorszy rejon, jaki można było wybrać dla tego wielkiego okrętu. Z jednej strony ciągnęło się Wybrzeże Gdańskie, z drugiej płycizna Zatoki Puckiej i dalej Półwysep Helski. Możliwości działania i ataku na niemieckie jednostki były więc bardzo ograniczone. Zatoka Gdańska była za płytka dla tego okrętu. Nawet skrywając się pod wodą, mógł zostać zauważony z powietrza. Ponadto należało zakładać, że nieprzyjaciel, wiedząc o obecności polskich okrętów podwodnych, nie skieruje do tego rejonu żadnych transportowców. Pancernik Schleswig-Holstein, najcenniejszy okręt, jaki mógł paść ofiarą torped Orła, skrył się w porcie gdańskim. Orzeł pływał po wyznaczonym sektorze, nie mając wielkich szans na storpedowanie niemieckiej jednostki. Również jej wypatrzenie przez peryskop było mało prawdopodobne. Gdy mgła odsłoniła lotniska pod Słupskiem, wystartowały stamtąd 24 samoloty, których załogi otrzymały rozkaz zbombardowania Helu. Około godziny 13 od strony Rozewia nadleciały nad cel. Jedenaście samolotów zaatakowało baterię imienia Laskowskiego, główną artylerię Helu, jaką tworzyły cztery działa kalibru 150 mm. 20-minutowe bombardowanie helskiej baterii nie wyrządziło poważniejszych szkód. W Okrzywskim porcie bomby niemieckich samolotów zatopiły okręt bazy Nurków, Nurek, na którym zginął dowódca oraz 16 marynarzy. Dwie bomby ugodziły okręt artyleryjski Mazur, który walczył do końca, ostrzeliwując atakujące samoloty. Zginęło na nim prawdopodobnie 40 marynarzy. Dotkliwe straty poniosła bateria Kanet, gdzie bomby zabiły kilkunastu ludzi obsługi dział oraz zniszczyły jedno działo i uszkodziły drugie. Przed godziną 18 Gryf, idący z ładunkiem min, które miał postawić w zatoce, i osłaniający go niszczyciel Wicher wraz z kanonierkami i trałowcami rozpoczęły walkę z 33 niemieckimi bombowcami. Bomba eksplodująca tuż przy burcie stawiacza min zabiła dowódcę komandora podporucznika Stefana Kwiatkowskiego i czterech członków załogi. Wielu odniosło rany. Uszkodzony okręt musiał pozbyć się zapasu min i skierował się do portu na Helu, gdzie wytropiony przez samoloty znalazł się w pułapce. Wicher został lekko uszkodzony. Na trałowcu Mewa zginęło 9 marynarzy, a 8 odniosło rany, w tym dowódca, który doprowadził okręt do portu, leżąc na pokładzie. Orzeł wynurzył się parę minut po godzinie 19, aby naładować akumulatory i przewietrzyć wnętrze. Komandor Kłoczkowski liczył, że w zapadającym zmroku niemieckie samoloty nie będą atakować. Już wiedział z meldunku radiowego o stratach zadanych polskiej marynarce przez niemieckie samoloty. Do świtu pozostawali na powierzchni, aby, gdy nad Helem wzeszło słońce, skryć się pod wodą. Kłoczkowski zdawał sobie sprawę, że niemieckie samoloty, które poprzedniego dnia koncentrowały ataki na porcie i obronie wybrzeża, mogą z całą siłą zaatakować okręty. Spodziewał się, że na polowanie wyruszą ścigacze i niszczyciele. Poza samolotami, najgroźniejsi wrogowie okrętów podwodnych. W zespole polującym na okręty podwodne z reguły duży okręt, niszczyciel lub torpedowiec, pełnił rolę okrętu wykrywającego. Gdy jego szumonamierniki, wyłapujące odgłos pracy śrub okrętu podwodnego, zlokalizowały cel, wówczas kierował w to miejsce mniejsze jednostki, trałowce lub ścigacze, które rzucały bomby głębinowe, metalowe beczki z ładunkiem od 90 do 136 kg materiału wybuchowego, eksplodowanego w wyniku działania zapalnika reagującego na ciśnienie wody. Typowy atak na okręt podwodny polegał na rzuceniu trzech bomb za rufą atakującego okrętu w odstępach co kilkadziesiąt metrów. Bomby zanurzały się z prędkością prawie 5 metrów na sekundę, co było ważne, gdyż przy większej prędkości opadania wybuch mógłby nastąpić, zanim atakujący okręt oddaliłby się na bezpieczną odległość. Eksplozja bomby w odległości do 7 metrów od kadłuba okrętu podwodnego niszczyła go, zaś w odległości do 15 metrów powodowała poważne uszkodzenia, co z reguły zmuszało okręt do wynurzenia, gdy był niszczony ogniem dział lub taranowany. Przez cały 2 września
Orzeł pozostawał pod wodą. Poza krótkim wynurzeniem koniecznym dla przewietrzenia okrętu, gdy orzeł wystawił tylko kiosk nad wodę, komandor Kłoczkowski zdecydował się na wyjście na powierzchnię dopiero wieczorem o godzinie 19.50. Jednakże ciemności już nie dawały pełnego bezpieczeństwa. O godzinie 22.30 niemieckie samoloty dostrzegły sylwetkę polskiego okrętu podwodnego i zaatakowały go bombami. Orzeł zdążył jednak skryć się pod wodę. Przez całą noc Hel był atakowany przez niemieckie samoloty, ale silna obrona przeciwlotnicza uniemożliwiła im spowodowanie większych szkód. Kolejny dzień miał przynieść nowe, tragiczne wydarzenia. Wcześniej rano dwa niemieckie niszczyciele zaatakowały stojące w helskim porcie niszczyciel Wicher i uszkodzony Gryf. Obydwa polskie okręty dzielnie się broniły, ale pozbawione możliwości manewru musiały ulec wrogowi. Pociski trafiające Gryfa spowodowały gwałtowny pożar. Dowódca w obawie przed eksplozją zdecydował się wydać rozkaz zatopienia komór amunicyjnych. Kolejny cios zadały Gryfowi sztukasy, które nadleciały około godziny 9. Z uszkodzoną rufą z trudem utrzymywał się na wodzie. Wicher, którego kadłub rozerwały wybuchy bomb, tonął. Wkrótce Gryf, trafiony kolejnymi bombami, osiadł na dnie. Dwa największe i najcenniejsze okręty broniące wybrzeża zostały unicestwione. Orzeł był w trudnej sytuacji. Płytkie wody Zatoki Gdańskiej nie dawały odpowiedniego zabezpieczenia przed samolotami i bombami. Tak się stało 3 września w południe, gdy okręt był na głębokości 28 metrów, a mimo to niemieckie bombowce wypatrzyły ciemny kształt rysujący się w czystych wodach Zatoki. Na szczęście bomby spadły zbyt daleko, aby wyrządzić szkody. Przez 4 dni orzeł pozostawał w wyznaczonym sektorze Zatoki Gdańskiej. Niewielkie miał możliwości działania. Nie biegły tam żadne szlaki zaopatrzeniowe, a największy okręt, pancernik Schleswig-Holstein, ostrzeliwujący Westerplatte, pozostawał w bezpiecznej przystani, jaką był kanał portowy portu gdańskiego. Inne duże okręty niemieckie w obawie przed torpedami okrętów podwodnych też nie wchodziły do Zatoki. Za to często patrolowały tam ścigacze. One i samoloty były nadzwyczaj groźne dla orła, który nie mógł bezpiecznie schronić się w głębinach, gdyż w jego sektorze dno było na głębokości zaledwie 30 metrów. Do 4 września orzeł był atakowany co najmniej 2 razy przez ścigacze, 4 razy przez samoloty. Niemcy zaciskali pętle. Niebezpieczeństwo zagłady stawało się coraz bardziej bliskie. Najgorszy atak rozpoczął się 4 września o godzinie 15.05. Wówczas samolot dostrzegł peryskop orła. Prawdopodobnie rzucił kilka bomb, a następnie wezwał okręty. Orzeł manewrował, usiłując wymknąć się prześladowcom. Schodził najgłębiej, jak tylko było to możliwe. Jednakże hydrolokatory niemieckich okrętów lokalizowały go coraz precyzyjniej. W ciągu 20 minut, jakie upłynęły od początku ataku, załoga orła naliczyła 10 bliskich podwodnych wybuchów. Tak było do wieczora. Wtedy właśnie komandor Kłoczkowski miał dojść do wniosku, że dalsze pozostawanie w tym rejonie umożliwi Niemcom dokładne namierzenie i zniszczenie okrętu. O godzinie 20.20 zapisał w dzienniku okrętowym: wynurzenie. Warunki atmosferyczne, Stiel oraz Księżyc dawały duże możliwości dla akcji przeciwko okrętom podwodnym. Wobec powyższego skierowałem się na nord, postanowiłem odejść od strefy zagrożonej z zamiarem szukania transportów nieprzyjaciela z ZSSR, które by przechodziły przez obszary mniej strzeżone i umożliwiające akcję okrętom podwodnym. Logiczne, ale odejście z wyznaczonego sektora byłoby działaniem samowolnym, gdyż Kłoczkowski takiego rozkazu z dowództwa floty nie otrzymał. Podobno długo rozważał, czy tak postąpić, aż się na to zdecydował. A może chciał uciec na bezpieczniejsze wody, nad którymi nie krążyło tak wiele samolotów jak w Zatoce. Jego oficerowie stwierdzili później, że w pewnym momencie oświadczył: trzeba iść pod Gotland i przeczekać tę wojnę. Czy dobrze go zrozumieli? On sam inaczej przedstawiał tę sytuację. Miał na ten temat rozmawiać z kapitanem Bogusławem Krawczykiem, dowódcą ORP Wilk, okrętu pełniącego dyżur bojowy w szczególnie trudnym sektorze. Z zamiarem moim wyjścia na morze nie ukrywałem się i powiedziałem o tym głośno w messie wobec wszystkich oficerów.
Rozmawiając ostatni raz z Krawczykiem, powiedziałem jemu, że prawdopodobnie wyjdę w morze. Nie powiedziałem, że idę przeczekać wojnę pod Gotland. Natomiast powiedziałem, że dość tej wojny, mając na myśli Zatokę. Idziemy na linię komunikacyjną. Ta moja decyzja została przyjęta z wielkim entuzjazmem przez oficerów. Wydarzenie to mogło mieć zupełnie inny przebieg, ale nie zmienia to faktu, że Kłoczkowski złamał rozkaz. Wiele lat później eksperci orzekli. Wycofanie się samowolne komandora podporucznika Kłoczkowskiego z sektora utrudniło działanie pozostałych okrętów podwodnych. Źle wpłynęło na morale załóg tych okrętów i obniżyło wartość bojową dywizjonu okrętów podwodnych jako całości pozbawionej 20% okrętów. Tak, orzeł wyłamał się z szyku. Jego odejście oznaczało powstanie luki w systemie, jak i w zamyśle dowództwa marynarki wojennej tworzyły okręty podwodne. Bez względu na to, jak ich dowódcy oceniali położenie i możliwości wykonania zadań, samowolnie nie mieli prawa decydowania. Wilk, który walczył w sąsiednim sektorze, zaciekle atakowany, wytrwał 12 dni, aż wobec uszkodzeń i zmniejszającego się zapasu oleju uzyskał zgodę dowództwa na przedarcie się do Anglii, dokąd dotarł 19 września. Mijały dni. Orzeł patrolował koło Gotlandii, daleko od wód Zatoki Gdańskiej. Spokój. 7 września odebrał rozkaz z dowództwa floty nakazujący przejście w rejon Pilau, niemieckiej bazy morskiej. W dzienniku okrętowym nie ma ani słowa na ten temat. Kłoczkowski tworzył pozory, że zamierzał rozkaz wykonać, ale szybko wycofał się z niebezpiecznej strefy. Tłumaczył potem, że ze względu na stan zdrowia. Coraz częściej demonstrował, jak się źle czuje. Oficerowie patrzyli z niedowierzaniem. Coraz bardziej narastało w nich przekonanie, że dowódca symuluje chorobę. On nie zwracał na to uwagi. Tłumaczył, że zatruł się w dworcowej restauracji, gdzie przed wyjściem w morze zjadł kolację. Wreszcie postanowił powiadomić o tym dowództwo. Kontradmirał Józef Unruk, dowódca floty, w odpowiedzi polecił. Albo wysadzić dowódcę w porcie neutralnym i działać dalej pod dowództwem zastępcy dowódcy, albo ostrożnie przyjść w nocy na Hel celem zmiany dowódcy. Meldować o decyzji. Kłoczkowski przez 2 dni zastanawiał się, co robić. Podobno zwlekał, mając nadzieję, że stan zdrowia poprawi się. Wykluczył jednak możliwość zbliżenia się do Helu, gdyż uznał, że jest to zbyt niebezpieczne. Dlaczego? Czyżby we wnętrzu okrętu wiedział lepiej, jaka jest sytuacja w bazie, niż dowódca marynarki wojennej, który stamtąd, z Helu, wysłał depeszę, przewidując, że może ostrożnie przyjść w nocy na Hel? Dlaczego zdecydował się wprowadzić okręt do portu w Tallinie, a nie chciał zbliżyć się do polskiego brzegu, do którego mógłby dobić w szalupie? Był w porcie tallińskim przed wojną 3 razy. Wiedział, że najwyżsi dowódcy estońskich sił zbrojnych są rodzinnie powiązani z Polską. Spodziewał się życzliwego przyjęcia i pomocy. Nie wiedział, że nie pozwalały na to przepisy prawa międzynarodowego. W grudniu 1938 roku państwa bałtyckie i skandynawskie zawarły umowę w sprawie postępowania z okrętami państw prowadzących wojnę, które chciałyby wpłynąć na ich wody terytorialne. Paragraf 2 zabraniał wstępu na wody wewnętrzne, przez co rozumiano pas wód terytorialnych o szerokości 4 mil morskich, bronionych przez miny bądź inne środki obrony. To sformułowanie pozwalało rozciągnąć zakaz na port w Tallinie, w pobliżu którego były pola minowe, a wejścia strzegły baterie artylerii nabrzeżnej. Zakaz ten jednak nie dotyczył okrętów podwodnych zmuszonych do wejścia do portu stanem morza lub awarią. Wobec takich sformułowań umowy, awaria sprężarki czy wysadzenie chorego dowódcy mogły nie zostać uznane przez władze estońskie za wystarczający powód do skorzystania z prawa wyjątku. Tyle, że Kłoczkowski o istnieniu tej umowy nie wiedział, podobnie jak nikt w dowództwie floty, gdyż Ministerstwo Spraw Zagranicznych o tym nie poinformowało. Nie wiedział również, jak napięta była polityczna sytuacja wokół Estonii. Stalin przystąpił do odbudowy carskiego imperium i czekał na odpowiedni pretekst, aby zaanektować nadbałtyckie państwa. Radziecko-niemiecki układ, podpisany w końcu sierpnia 1939 roku przez ministrów spraw zagranicznych Mołotowa i Ribbentropa, umieścił Estonię obok Litwy i Łotwy w sferze radzieckich wpływów, co oznaczało,
że Niemcy nie będą ingerować w radzieckie posunięcia wobec tych państw. Z drugiej strony Stalin obawiał się niemieckiego zagrożenia. Stało się to szczególnie realne po marcu 1939 roku, gdy Niemcy zajęli Kłajpedę. Wojna z Polską, której wynik 14 września był już przesądzony, oznaczała, że Niemcy, likwidując tzw. korytarz, uzyskają dogodne połączenia drogowe i kolejowe z Kłajpedą, a szybko port stanie się ich wielką bazą wojenną, przyczółkiem dającym możliwość opanowania państw nadbałtyckich, a w każdym razie zmuszenia ich do wyrażenia zgody na założenie niemieckich baz na ich terytoriach. A to byłoby bezpośrednim zagrożeniem dla Leningradu, największego radzieckiego ośrodka produkcji zbrojeniowej. Jednakże Stalin nie zakładał zbrojnej interwencji przeciwko nadbałtyckim państwom. Wolał, żeby nastąpiło to na mocy układu, którego wymuszenie na rządach Estonii, Litwy i Łotwy nie wymagało wielkiego wysiłku, zważając na dysproporcje sił. Potrzebował tylko pretekstu, a wejście polskiego okrętu wojennego do talińskiego portu mogło wytworzyć sytuację wyczekiwaną przez Stalina. Orzeł wycofywał się z rejonu wojny. Nie należało się spodziewać, że daleko na wschodzie uda mu się zaatakować jakieś niemieckie okręty, a jednak taka okazja się zdarzyła. 12 września, gdy płynęli do Estonii, dostrzeżono zbiornikowiec z napisem na rufie Bremen, co jednoznacznie określało jego przynależność państwową. Kto zobaczył statek? Kapitan Grudziński twierdził, że to on i wezwał komandora Kłoczkowskiego. Miał nadzieję, że po raz pierwszy w tej wojnie orzeł pokaże swoją siłę. Tyle razy, gdy wynurzali się w Zatoce Gdańskiej, widzieli płonące wybrzeże. Przez radio dochodziły informacje. Westerplatte broni się, Oksywie broni się. A oni siedzieli bezczynnie pod wodą, kryjąc się przed niemieckimi samolotami i okrętami. A potem uciekali na wschód jak tchórze, obawiający się stanąć do walki. I to w wielkim, nowoczesnym okręcie, który mógł toczyć boje i zwyciężać. Grudziński dostrzegł wreszcie możliwość podjęcia takiej walki. Pan się myli, panie kapitanie, miał powiedzieć Kłoczkowski, gdy przyjrzał się statkowi. To jest Bergen. Tak relacjonował to Grudziński. W ocenie Kłoczkowskiego ta sytuacja wyglądała odmiennie. To on dostrzegł statek, a nie mając pewności co do jego przynależności państwowej, wezwał porucznika Piaseckiego. I ten, gdy przyjrzał się statkowi, stwierdził: zdaje się, że to jest napis Bremen. To dobrze się składa, że okręt nie jest załadowany. Musielibyśmy przeprowadzić kontrolę. Peryskop dół! Prawo międzynarodowe dość jednoznacznie określało zachowanie załogi okrętu podwodnego w takiej sytuacji. Na tzw. konferencji waszyngtońskiej 6 lutego 1922 roku pięć morskich potęg, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Japonia, Francja i Włochy, uzgodniło, że nie wolno atakować statku handlowego należącego do nieprzyjaciela lub państwa neutralnego bez uprzedniego zbadania dokumentów i ładunku. To oznaczało, że okręt podwodny musiałby wynurzyć się i wysłać na szalupie grupę pryzową, która weszłaby na pokład statku. Jeżeli po sprawdzeniu dokumentów i ładunku dowódca okrętu podwodnego zdecydowałby się zatopić statek, musiałby zadbać o bezpieczeństwo jego załogi i pasażerów, dając im szalupy i zezwalając na bezpieczne odpłynięcie do portu. Traktat waszyngtoński nie został ratyfikowany i te postanowienia nie weszły w życie. Jednakże w 1930 roku, w traktacie podpisanym na konferencji w Londynie, powtórzono ten zapis. Włączono go również do tzw. protokołu londyńskiego z 6 listopada 1936 roku, który do wybuchu wojny podpisało 48 państw, a wśród nich Polska i Niemcy. Jak więc musiałby postąpić komandor Kłoczkowski, uznając, że ma przed sobą wrogi statek handlowy? Przede wszystkim wynurzyć orła. W tej samej chwili radiotelegrafista z Bremen nadałby sygnał SOS, informując, że jest atakowany przez polski okręt podwodny i podając swoją pozycję. Zanim grupa pryzowa z orła zeszłaby do szalupy i dotarła do burty statku, aby zgodnie z prawem dokonać kontroli ładunku i dokumentów, nadleciałyby niemieckie samoloty i zaatakowały polski okręt. Szybko zapewne przybyłyby ścigacze i jeżeli orzeł zdążyłby skryć się pod wodą przed samolotami, mógłby nie przeżyć ataku okrętów.
Eksperci wojskowi zdawali się nie dostrzegać tego aspektu. Komandor podporucznik Kłoczkowski nie wykonał ataku na SS Bremen. Zniszczenie, a nawet uszkodzenie tego statku miałoby sukces materialny, ograniczony i moralny, bardzo duży. Miał więc wystrzelić torpedy bez zastosowania procedury prawem wymaganej? Niemcy dostaliby ważki argument propagandowy. Ogłosiliby światu, że polski okręt podwodny zdradziecko wbrew prawu międzynarodowemu zatopił bezbronny niemiecki statek i staraliby się uzasadniać bestialstwa, jakich dopuszczali się w Polsce. Być może wykorzystaliby to do uzasadnienia ataku U-30, który 3 września 1939 roku zatopił pasażerski statek Athenia, na którym zginęło 112 pasażerów. Kłoczkowski nie wytłumaczył załodze powodów swojego postępowania, przyjmując najgorszą metodę zaprzeczenia, że przed ich wyrzutniami torpedowymi jest statek norweski, a nie niemiecki. Nikt mu nie uwierzył, a rozgoryczenie ludzi, którzy mając wspaniałą broń nie mogli walczyć, stało się większe. O czym między sobą rozmawiali oficerowie? Musiało ich zastanawiać, czy rzeczywiście dowódca jest chory, a jeżeli tak, to dlaczego nie chce, aby w nocy, gdy niebezpieczeństwo ataku samolotów było najmniejsze, podeszli do Helu, gdzie mógłby dotrzeć na brzeg łodzią? A może któryś zapytał o to Kłoczkowskiego? Ten stwierdził później, że odrzucał taką możliwość, gdyż chciał wrócić na okręt i pełnić dalej służbę. Późnym wieczorem 14 września orzeł zbliżył się do portu w Tallinie. Jak nakazywało prawo międzynarodowe, szedł na powierzchni z banderą wciągniętą na maszt. Przez radio nadano depeszę. Mam ciężko chorego na pokładzie i awarię w maszynach. Czy mogę wejść do portu? ORP Orzeł. Nikt z załogi Orła nie zdawał sobie sprawy z ożywionej akcji dyplomatycznej, jaką wywołało pojawienie się polskiego okrętu na estońskich wodach terytorialnych. Władze estońskie, którym zależało na dobrych stosunkach z Niemcami, natychmiast poinformowały niemieckiego posła o przybyciu polskiego okrętu i zaczęły grać na zwłokę. Niewykluczone, że w grę włączyło się radzieckie przedstawicielstwo, którego akcja mogła być groźniejsza dla Estonii niż niemieckie działania dyplomatyczne. Wkrótce do burty Orła dobiła motorówka z pilotem. Komandor Kłoczkowski przez tubę głosową powtórzył tekst depeszy. Mam ciężko chorego na pokładzie i awarię w maszynach. Czy mogę wejść do portu? Nie mogę zabrać na ląd chorego dowódcy. Muszę zawiadomić marynarkę wojenną. Pozostańcie na redzie. Motorówka odpłynęła. Czy zachowanie pilota nie powinno wzbudzić podejrzeń dowódcy Orła? Oficerowie chcieli odstawić chorego dowódcę motorówką na brzeg i wycofać okręt. Był jeszcze czas, aby oddalić się od Tallina i podjąć służbę na Bałtyku, gdzie mogliby odnieść niejedno zwycięstwo. Później Kłoczkowski stwierdził. Nie zgodziłem się początkowo, gdyż nie pozwalał na to stan morza. Zapewne chodziło o samą operację opuszczenia łodzi i przejścia do niej. Musiał jednak szybko zmienić zdanie i wsiąść do motorówki. Gdy w międzyczasie wsiadałem do łodzi, zjawiła się motorówka z oficerem marynarki wojennej estońskiej. Jeżeli nie zwrócił na to uwagi, to następne wydarzenia, jakie miały miejsce tej nocy, powinny wzbudzić jego czujność. O godzinie 1 w nocy, już 15 września, do okrętu dobiła motorówka z oficerem. Kłoczkowski miał ponowić prośbę o zabranie go na ląd lub sprowadzenie lekarza na okręt. Oficer miał odpowiedzieć, proszę zaczekać, wkrótce przybędzie komendant, który wszystko załatwi. Po 30 minutach do burty dobiła kolejna motorówka z kilkoma uzbrojonymi marynarzami, których dowódca miał stwierdzić, że polskie poselstwo zostało powiadomione, a komendant przybędzie wkrótce. Chwilę później marynarze z motorówki zaczęli przeskakiwać na pokład Orła. Komandor Kłoczkowski wydał rozkaz uruchomienia motorów i obsadzenia działa. Gwałtowne szarpnięcie zwaliło z nóg kilku żołnierzy. Pospadali z pokładu do wody, gdy inni szybko wrócili na motorówkę. Mimo już tak ewidentnego wrogiego nastawienia Estończyków, dowódca Orła dał się przekonać prośbom kolejnych oficerów estońskich, którzy przybijali do burty okrętu. Ponownie zachowywał się uprzejmie, z pełną kurtuazją wobec ludzi, którzy przed chwilą chcieli zawładnąć okrętem. Około 2 po północy podziękowałem przybyłym oficerom estońskim za pomoc i chciałem wyjść w morze. Jednakże oficerowie ci, a zwłaszcza pułkownik Saarsen,
szef oddziału drugiej armii estońskiej oświadczył mi, że wypada, żeby załatwić formalnie wejście do portu. Tym bardziej, że w sztabie czeka polski atasze wojskowy. Kłoczkowski nie wspomina, że w tym samym czasie z ciemności wynurzyła się kanonierka Line, uzbrojona w dwa działa kalibru 75 mm. Nie mógł być tak naiwny, że uwierzył, że nie wypada odpływać. Być może obawiał się, że kanonierka otworzy ogień do odchodzącego okrętu i orzeł będzie musiał odpowiedzieć ogniem. Biorąc pod uwagę uzbrojenie artyleryjskie polskiego okrętu, działo kalibru 105 mm i podwójne działo kalibru 40 mm, wynik potyczki nie był przesądzony, ale należało zakładać, że okręt na Redzie znajdował się w zasięgu artylerii nabrzeżnej, zaś toczenie wojny z Estonią byłoby najgorszym rozwiązaniem. Nie jest jasne, w jakiej sytuacji komandor Kłoczkowski udał się na ląd z podporucznikiem Marianem Mokrskim. Czy wsiadł do motorówki estońskiej i nią odpłynął do portowego brzegu, gdy orzeł jeszcze stał na redzie, czy też wprowadził okręt do basenu portowego i dopiero tam zszedł na brzeg? Stwierdził później. Wydałem szczegółowe zarządzenia i to na piśmie przed wejściem do portu w Tallinie odnośnie dalszego postępowania, gdybym na okręt nie powrócił. Wynikałoby z tego jednoznacznie, że dopłynął do portu motorówką i więcej już na orła nie wrócił. Po rozmowach w sztabie marynarki wojennej bezpośrednio udał się do szpitala, wciąż w towarzystwie podporucznika Mokrskiego. Oficerowie zarzucili mu to. Komandor podporucznik Kłoczkowski zabrał ze sobą do szpitala dwie duże walizki, maszynę do pisania i fuzję myśliwską oraz kazał sobie zapakować tobuł pozostałych drobiazgów, jak kilka tysięcy arkuszy papieru maszynowego, moc tekturek, atramentu i tym podobnych, czym niedwuznacznie dał do zrozumienia, że nie zamierza powrócić na okręt. Jest ogromnie wątpliwe, że dowódca tak objuczony wsiadł do motorówki i udał się na rozmowy do estońskiego sztabu. On sam temu zaprzecza, acz potwierdza, że te przedmioty znalazły się w szpitalu. Stwierdzam, że te rzeczy przynieśli mi w południe do szpitala. Kto je przeniósł, tego nie wiem. Bez wątpienia wszystkie wyjaśnienia, jakie składał, miały uwolnić go od zarzutu narażenia bezpieczeństwa okrętu. Co zrozumiałe, miał prawo bronić się. Jednakże on atakował swoich podwładnych i na nich zrzucał winę za internowanie. Okręt na redzie w Tallinie znajdował się na głębokiej wodzie. Zanurzenie okrętu trwało 40 sekund. Na okręt nie został wpuszczony przeze mnie żaden z Estończyków. Okoliczności te umożliwiały okrętowi odpłynięcie. To był zarzut wobec oficerów, a zwłaszcza kapitana Jana Grudzińskiego, który na czas nieobecności komandora Kłoczkowskiego przejął dowodzenie, że nie wycofali okrętu, gdy jeszcze było to możliwe. Stwierdził to w najbardziej oczywisty sposób. Wejście do samego portu w Tallinie i spowodowanie w następstwie tego internowania i rozbrojenia okrętu to moim zdaniem wynik słabości Grudzińskiego. Prawdą jest, że to nie Kłoczkowski wprowadził okręt do portu. Dodał. Odnośnie Grudzińskiego zaznaczam, że nie znał on okrętów podwodnych, a na ORP orzeł został przydzielony na jeden miesiąc przed wojną. Kiedy Kłoczkowski mówił te słowa, kapitan Grudziński już nie żył. Niewola. Rano 15 września ORP Orzeł, holowany przez estońską kanonierkę, wszedł do portu. Przy nabrzeżu, po prawej stronie od portowych główek, stał zacumowany niemiecki zbiornikowiec SS Thalata, którego załoga na widok polskiego okrętu pospiesznie ściągnęła flagi i zaczęła zamalowywać nazwę macierzystego portu widniejącą na rufie oraz znaki na kominie. Kłoczkowski uważał, że zgodnie z jego rozkazami, jakie pozostawił załodze, orzeł powinien jak najszybciej wyjść z portu. Cała procedura postępowania władz estońskich przed internowaniem okrętu zawierała, moim zdaniem, w sobie dużo świadomego lub nieświadomego podstępu, na co zwróciłem uwagę attaché. Wobec powyższego postanowiłem, że zależnie od dalszej sytuacji, okręt za zgodą lub bez zgody władz estońskich opuści port. W tym sensie też wydałem rozkaz zastępcy dowódcy, gdy okazało się, że będę musiał pozostać w szpitalu. Jakby nie zdawał sobie sprawy, że było to przedsięwzięcie bardzo ryzykowne i bardzo niebezpieczne dla załogi, która mogła znaleźć się w ogniu dział baterii nabrzeżnych i estońskich okrętów. Orzeł zacumował przy nabrzeżu naprzeciw wejścia do portu. Był to nieduży port. Falochron wyznaczał dwa boki portowego basenu, w którym piętrzyły się dwie przeszkody. Piaszczysta łacha po środku oraz skała przy falochronie tuż przy główkach.
Przed dziobem orła zacumowała kanonierka, prostopadle do nabrzeża. Od strony rufy dwie inne jednostki, prawdopodobnie niewielkie kutry, blokowały ruch. Polski okręt został uwięziony. Zacumowany czterema linami biegnącymi od słupków nabrzeża do pokładu, obstawiony z przodu i z tyłu przez estońskie okręty, nie mógł się ruszyć. Jednakże jeszcze nikt nie przewidywał dalszego rozwoju wypadków. Po południu część marynarzy udała się do łaźni. Kapitan Jan Grudziński, który pod nieobecność Kłoczkowskiego przejął dowodzenie okrętem, spotkał się z polskim atasze wojskowym, pułkownikiem Stanisławem Szczekowskim. Dowiedział się od niego, że okręt będzie mógł opuścić port w Tallinie 24 godziny po wyjściu stamtąd niemieckiego zbiornikowca Thalata. Wydawało się naturalne, że władze estońskie, nie chcąc zadrażniać stosunków z Niemcami, postanowiły opóźnić wyjście polskiego okrętu, aby nie mógł dopędzić niemieckiego statku i zatopić go. Późnym popołudniem na nabrzeże, przy którym stał orzeł, podjechała ciężarówka z uzbrojonymi marynarzami. Kanonierka Leine, stojąc prostopadle do burty orła, wycelowała działa na dziobie i rufie. Opór nie miał sensu. Na pokład orła weszli estońscy marynarze, którzy zabrali dziennik okrętowy i mapy. Bez nich okręt nie mógł płynąć. Nie zdążyli przejąć tajnych dokumentów. Kapitan Grudziński polecił spalić książki kodów, szyfry, mapy pulminowych, zanim Estończycy zdążyli je odnaleźć i zabrać. Zrobiło się późno. W ciemnościach demontowanie dział i wydobywanie torped z wnętrza okrętu było bardzo trudne, więc Estończycy zdecydowali się zrobić to następnego dnia. Przy trapie prowadzącym na pokład stanęła uzbrojona straż. Rozbrajanie okrętu wznowiono rankiem w sobotę 16 września. Estońscy żołnierze wydobywali spod pokładu skrzynki z karabinami i amunicją. Przystąpili też do demontażu zamków dział i zaczęli wyciągać torpedy. Musieli uczestniczyć w tym polscy marynarze, którzy podejrzanie ochoczo podjęli się tego zadania. Nadzorowani przez estońskich strażników pracowali bardzo wolno, co chwilę napotykając na jakieś poważne problemy techniczne, które wymagały konsultacji lub starannego i długiego studiowania instrukcji. W ten sposób nie ukończono prac przed zmierzchem, a Estończykom nie chciało się pozostawać na okręcie i pracować w sobotni wieczór. Dlatego wyładowano tylko 10 torped z przedziału dziobowego. Pozostały torpedy w przedziale rufowym, skąd ich wydobycie nie było już takie proste. Oficerowie i załoga Orła podjęli już decyzję o ucieczce. Zapewne przewidywali, że następnego dnia, w związku z wyładunkiem rufowych torped, trzeba będzie inaczej ustawić okręt, a to dałoby szansę wyjścia z portu. Jednakże okręt wyrywający się na wolność musiał mieć broń, gdyż musiał liczyć się z pościgiem. Najważniejszą sprawą stało się niedopuszczenie do wyładowania wszystkich torped. W niedzielę rano, 17 września, odwrócono polski okręt, także stanął prostopadle do nabrzeża, mając na wprost dziobu łachę pośrodku basenu, a za nią wyjście na morze. I tym razem polscy marynarze ochoczo pomagali przy wyładunku. Kto podciął linkę windy wyciągającej na pokład torpedy? Do dzisiaj nie ma pewności. Być może był to kapitan Grudziński, być może Mat Prządek i Mat Giełdoń. W czasie wyciągania pierwszej torpedy stalowa linka pękła, a torpeda zjechała po pochylni z powrotem do rufowego przedziału torpedowego. Była niedziela. Portowe magazyny zamknięte, a na okręcie zapasowej linki oczywiście nie było. Wyładunek trzeba było odłożyć do poniedziałku. Na Orle pozostało 6 torped. Wystarczająco dużo, aby mógł podjąć akcję bojową. W innych przedziałach okrętu załoga uniemożliwiła wymontowanie żyrokompasu i rozłączenie wałów napędzających śruby. Ale jak wydostać się z portu wojennego, strzeżonego przez baterie dział i karabinów maszynowych, działa okrętowe? Jak kontynuować rejs bez map, bez szyfrów i kodów, z ograniczonym zapasem paliwa, bez uzbrojenia artyleryjskiego? To wydawało się szaleństwem. Jednakże nowy dowódca, kapitan Grudziński, wspierany przez całą załogę, zdecydował się to ryzyko podjąć. Odrzucali możliwość pozostania w bezpiecznej przystani jako internowani marynarze.
W Talinie mogli spędzić całą wojnę, nie narażając się na ryzyko strasznej śmierci w stalowym pudle zgniatanym falą wywołaną przez wybuch bomby głębinowej. Wystarczyło tylko podtrzymać wersję. Chory dowódca, wymagający hospitalizacji, uszkodzona sprężarka i podstępni Estończycy, a nikt nie zarzuciłby im, że nie wykonali żołnierskiego obowiązku, którego wykonanie Polsce przysięgali. Uważali, że są winni to Polsce i towarzyszom, którzy bronili Westerplatte, Gdyni, Helu, którzy zginęli na pokładzie Gryfa, Wichra, Mazura, Nurka, Mewy. Służyli na potężnym i nowoczesnym okręcie, który przez 2 tygodnie krył się w głębinach, a potem uszedł z pola walki do bezpiecznego portu, daleko poza główny teren zmagań. Silnie uzbrojony, wciąż sprawny mimo niewielkich uszkodzeń, gotów do rejsu i walki. Hańba, jaką ściągnął na nich dowódca, pozostałaby ich udziałem na zawsze. Wieczorem 17 września oficerowie zdecydowali, że podejmą próbę ucieczki około północy. Mieli pełną świadomość, jak niebezpieczne jest to przedsięwzięcie. Z portu, którego głębokości nie znali, musieli na powierzchni dojść do Główek, będąc świetnym celem dla dział kanonierek i karabinów maszynowych. Nie wiedzieli, jak daleko poza portem będą musieli prowadzić okręt na powierzchni, ostrzeliwani przez działa artylerii nabrzeżnej, zanim uda im się skryć w głębinie. Jeżeli udałoby im się ujść pogoni słabej floty estońskiej, to oczywiste było, że Niemcy, zaalarmowani ucieczką, wyślą swoje flotylle ścigaczy, aby ich odszukały i zniszczyły. Nie wiadomo, czy uwzględniali, że w pościg mogą ruszyć okręty radzieckie. A wśród tych niebezpieczeństw mieli prowadzić okręt bez map. Wydawało się, że skala niemożliwości zupełnie do tych ludzi nie trafiała. Rozpoczęli przygotowania. Bosman Narkiewicz pływał w łódce po basenie portowym, łowiąc ryby, a w rzeczywistości za pomocą wędki badał głębokość wody. Dwaj marynarze nadpiłowali czumy łączące okręt z nabrzeżem i estońską kanonierką. Inni rozpytywali w porcie o rozkład wart i obyczaje portowego garnizonu. Wielka ucieczka. Niespodziewana ciemność, jaka zapadła w porcie, nie zdziwiła estońskich strażników. Już raz tej nocy awaria stacji transformatorów sprawiła, że zgasły światła. Tym bardziej ponowne wyłączenie części lamp oświetlających nabrzeża nie wydawało się niepokojące. Należało czekać, aż ekipy z pobliskiej elektrowni usuną awarię. Jedynie głośny szum, jaki nagle rozległ się w uśpionym porcie, wydał się niepokojący dowódcy warty, pełniącym służbę w dyżurce na parterze gmachu z czerwonej cegły, stojącym około 150 metrów od basenu portowego. Wyszedł na zewnątrz, obszedł budynek, aby wyjść na nabrzeże i nagle zobaczył, jak polski okręt podwodny ORP Orzeł odchodzi od nabrzeża. Wydawało mu się przez chwilę, że załoga otrzymała zgodę władz na opuszczenie portu, skoro okręt wychodził w morze. Ale on powinien o tym wiedzieć. Na kilku okrętach zacumowanych do nabrzeża rozbłysły reflektory i smugi światła zaczęły ślizgać się po wodzie, aż wreszcie odnalazły sylwetkę orła. Kierował się w stronę Główek, idąc szerokim półkolem, aby z lewej strony ominąć łachę pośrodku basenu portowego, dobrze oznaczoną głazami i pławami. Nie wiadomo dlaczego wybrali tę trasę. Gdyby okręt skierował się w prawą stronę, mógłby łatwiej przemknąć się przez portową bramę. Dowódca warty podbiegł do ściany, gdzie umieszczono włącznik syreny i przesunął dźwignię, ale nic się nie stało, gdyż brak prądu uniemożliwił wszczęcie alarmu. Zaczął krzyczeć, a gdy nadbiegli żołnierze z pobliskich koszar, kazał im otworzyć ogień do uchodzącego okrętu. Nie było to takie proste, gdyż orzeł, który prawdopodobnie odchodząc od nabrzeża użył silników elektrycznych, aby huk diesla nie zaalarmował portu, uruchomił już silniki wysokoprężne i skrył się w gęstym dymie. Nagle szczęście przestało sprzyjać polskim marynarzom, gdyż tuż u samego wyjścia z basenu portowego kadłub uderzył o skałę, na której wspierał się falochron. Wielki okręt podwodny zastygł z dziobem wysoko uniesionym, bezradnie mieląc śrubami wodę. Nie trwało to jednak długo.
Kapitan Grudziński wydał rozkaz napełnienia balastów rufowych i równoczesnego opróżnienia dziobowych, dzięki czemu przednia część kadłuba uniosła się, zelżał jej nacisk na skałę, a motory pracujące z całą mocą wyciągnęły orła z pułapki. Wciąż osłaniany chmurą spalin, którą sprzyjający załodze wiatr od lądu otulał okręt, minął główki. Lecz nie był jeszcze bezpieczny. Zaskoczenie mijało i należało się spodziewać, że lada moment z portu ruszą w pościg okręty, a wśród nich kanonierka Lajne, która wprowadziła orła do portu i niefortunnie pilnowała. Dno obniżało się stopniowo, wciąż za mało, aby mogli skryć się pod wodą. Nie znając ukształtowania dna, mogli obawiać się niespodziewanej płycizny. Wchodzili w zasięg dział kalibru 100 mm ustawionych na wyspie Nargen z lewej strony toru wodnego. Ich pociski były wystarczająco potężne, aby rozłupać kadłub i zatopić okręt. Można było liczyć jedynie na zaskoczenie załóg, które w zamieszaniu i ciemnościach nie zdołają dostrzec sylwetki polskiego okrętu i otworzyć celnego ognia. Podobno załogi dział otrzymały rozkaz, aby nie spieszyć się z otwarciem ognia do polskiego okrętu. Jest to możliwe, gdyż Polska cieszyła się sympatią zarówno wśród dowódców estońskiej marynarki, których wielu miało rodzinne związki z naszym krajem, jak i wśród niższych stopni marynarzy. A każda sekunda zbliżała orła do zbawczej głębi, w której mógł się skryć przed pociskami. Gdy rozległy się strzały, orzeł miał już pod stępką wystarczającą głębinę, aby tam się zanurzyć. Nie mógł jednak uciec daleko, gdyż niski stan naładowania baterii uniemożliwiał długi podwodny rejs. Poza tym pozostanie w rejonie portu było sprytnym manewrem. Dowódcy okrętów, które ruszyły w pościg, nie pomyśleli, że ich cel jest tak blisko falochronów. Należało się jednak liczyć, że estońska marynarka, dla której wymknięcie się z portu polskiego okrętu było kompromitacją, zmobilizuje wszystkie siły, aby wytropić zbiega. Torpedowiec Sulew, kanonierka Lajne oraz dwa stawiacze min patrolowały morze. Jednakże stare, głównie eksrosyjskie okręty nie były groźnym przeciwnikiem. Dowódca, kapitan Jan Grudziński, spodziewał się, że wkrótce przybędzie o wiele groźniejszy wróg – Kriegsmarine. Nie zdawał sobie sprawy, że orła zaczną ścigać również okręty radzieckie. Stalin w swojej grze przeciwko Estonii nie mógł nie wykorzystać okazji, która tak niespodziewanie wpadła mu w ręce. Jaką wartość ma marynarka wojenna, która nie potrafi upilnować i wypuszcza z niewielkiego portu rozbrojony okręt podwodny? Można było z tego wyciągnąć wniosek, że całe siły zbrojne estońskiego państwa są równie słabe, źle zorganizowane i ogarnięte defetyzmem, choć tak niedaleko od ich granic toczyła się wielka wojna. Nie będą więc żadną przeszkodą dla najeźdźcy, nie ochronią swojego społeczeństwa, a wróg szybko przejdzie przez terytorium ich państwa i uderzy na Związek Radziecki. Taka logika uzasadniała interwencję i taką logikę przyjęła radziecka dyplomacja. Już 19 września kilka radzieckich okrętów wojennych ustawiło się w pobliżu estońskich wód terytorialnych. Związek Radziecki demonstrował swoje niezadowolenie. Tego samego dnia w Moskwie komisarz spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow wezwał estońskiego posła Augusta Rei i poinformował go, że skoro Estonia nie potrafi obronić swojej neutralności, zrobi to Związek Radziecki. Ta groźba brzmiała bardzo poważnie. A niedawna agresja na Polskę świadczyła, że Rosjanie nie cofną się przed jej spełnieniem. Po północy 21 września orzeł wynurzył się 2 mile od brzegów Gotlandii. Załoga już wiedziała, że Niemcy rozgłaszają, iż zamordowano 2 strażników estońskich pilnujących orła, którzy w rzeczywistości zostali ogłuszeni i zabrani w rejs. Dlatego kapitan Grudziński zdecydował się wysadzić ich przy brzegu neutralnego państwa. Orzeł podjął bojowy patrol w rejonie Gotlandii. Tymczasem wydarzenia biegły coraz szybciej. W rejonie Tallina estoński stawiacz min został zaatakowany przez okręt podwodny, który wystrzelił w jego kierunku torpedę. Państwowa przynależność napastnika nie została ustalona, ale było oczywiste, że chodziło o radziecką prowokację. Orła dawno w tym rejonie nie było, zaś żadna z niemieckich jednostek nie miała powodu, aby atakować okrętu pod estońską banderą.
Była to pierwsza z prowokacji, jakie Związek Radziecki przeprowadził po ucieczce Orła. Tuż potem agencja prasowa TASS opublikowała wiadomość, że radziecki frachtowiec Pionier został również zaatakowany torpedami okrętu podwodnego, ale chybiły celu. Takiego szczęścia nie miał, według radzieckiej prasy, frachtowiec Metalist. Na jego pokładzie miało zginąć kilku członków załogi, a kilku innych zaginąć w morzu, gdy torpedy z Orła rozpruły kadłub. Tragedia miała rozegrać się na płyciźnie w zatoce Narwy. Dlatego wrak osiadł na mieliźnie i wystawał nad wodę. Przez kilka dni okręty radzieckiej marynarki przywoziły w to miejsce zachodnich korespondentów, aby na własne oczy przekonali się o bestialstwie załogi polskiego okrętu podwodnego. Tajemnica wyjaśniła się dopiero pod koniec 1941 roku, gdy o fińskiej niewoli dostało się kilku radzieckich oficerów marynarki. Oni opowiedzieli, jak Metalist poszedł na dno. Statek pozbawiony załogi doprowadzono na płyciznę Zatoki Narwy. Tam radziecki okręt podwodny odpalił torpedę, która jednak chybiła. Ponowne próby zniszczenia nieruchomego celu też zakończyły się niepowodzeniem i dopiero celna salwa torped zniszczyciela Tucza dobiła frachtowiec. Wszystkie te prowokacje przeprowadzono po to, aby uzasadnić kroki obronne, jakie dla ochrony żeglugi przed okrętem piratem podjął radziecki rząd. Na wody terytorialne Estonii wpłynęło kilka okrętów, w tym tak duże jednostki jak niszczyciele Engels, Artiom, Wołodarski, Mińsk. Było to potrzebne Moskwie, która przystąpiła do kształtowania nowego porządku w środkowej Europie. Pięć dni później, 27 września, Stalin wymógł na rządzie Estonii zgodę na przyjęcie 25 tysięcy żołnierzy radzieckich. Na morzu orzeł Kaleki bez uzbrojenia artyleryjskiego pełnił bojowy dyżur. Jakby spłacał dług wobec służby, której w odczuciu oficerów nie wypełnił do końca. Liczyli na szczęśliwy traf, który postawiłby w polu widzenia peryskopów niemieckie okręty lub statek. Nic takiego się nie zdarzyło, a zapas paliwa obniżał się. Pogarszał się stan techniczny okrętu, który tak wiele razy był atakowany bombami głębinowymi. Zapewne to wiadomości z kraju przesądziły o zakończeniu tego patrolu bojowego. Wiedzieli, że 2 października skapitulowała załoga Helu, ostatniego punktu oporu w Polsce. W tej sytuacji 7 października dowódca Orła podjął decyzję o skierowaniu okrętu do angielskiego portu. Tak jak nakazywał rozkaz dowódcy marynarki wojennej, a przed wykonaniem którego wzbraniał się Kłoczkowski. Były dowódca wyszedł już ze szpitala, gdzie podobno stwierdzono, że przeszedł dur brzuszny lub silne zatrucie. Od razu uwięziono go i trzymano w całkowitej izolacji. Można uznać, że tak było naprawdę. Estończycy mieli wszelkie powody, aby traktować go wrogo. Po 7 tygodniach podsunięto mu do podpisania zobowiązanie, że pod słowem honoru zobowiązuje się nie opuścić Estonii. Dopiero wtedy zwolniono go z aresztu. Oficerowie z jego okrętu, oczekujący na zakończenie remontu Orła i odtworzenie jego uzbrojenia, napisali 23 października pismo, w którym oskarżyli swojego byłego dowódcę o najcięższe żołnierskie występki, symulowanie choroby i to w sposób narażający okręt na niebezpieczeństwo. Podczas wynurzania się dla ładowania baterii, kiedy mogła zajść konieczność szybkiego zanurzania się, pomimo próśb oficerów zwracających uwagę, że na wskutek niedołęstwa swego może spowodować niezanurzenie się okrętu, uparcie wychodził, podtrzymywany przez oficerów, bełkocząc niezrozumiale i siadał na pomoście koło koła ratunkowego. Oskarżali go o niewykonywanie rozkazów, fałszowanie dokumentów, obniżanie zdolności bojowej okrętu m.in. przez wydawanie rozkazów, które prowadziły do nadmiernego zużywania zapasu sody używanej do regenerowania powietrza wewnątrz okrętu, unikanie walki, podważanie autorytetu przełożonych i sianie defetyzmu wśród załogi. Podpisali to oskarżenie w pełni poczucia stawianych ciężkich zarzutów, zgodnie z sumieniem. Pisali to oficerowie, którzy kilka miesięcy wcześniej z dumą obejmowali służbę na pokładzie najnowocześniejszego i najgroźniejszego okrętu podwodnego na Bałtyku.
byli świetnie wyszkoleni i przygotowani do walki. Wierzyli swojemu dowódcy, który miał jak najlepszą opinię przełożonych. Był doświadczonym marynarzem i podwodniakiem. Być może Kłoczkowski załamał się i stchórzył. Myślał tylko, jak dopłynąć do bezpiecznego portu. A być może rozczarowanie, poczucie beznadziejności dalszej walki jego pierwszego dotknęło. Tylko, że rozterki i psychiczne rozchwiania dowódcy mają się nijak do rozkazu, jaki musi wypełnić. Kłoczkowski go złamał. Miał jednak prawo do sprawiedliwego procesu i rzetelnej oceny jego działań. Tym bardziej, że wątpliwości nawet w ocenach wojskowych ekspertów było bardzo wiele. W grudniu 1941 roku Henryk Kłoczkowski wrócił do Wielkiej Brytanii. Było to możliwe dzięki umowie Sikorski-Majski, która uwolniła tysiące polskich żołnierzy, jacy po kampanii wrześniowej znaleźli się na terenie Związku Radzieckiego. Zapewne dopiero wtedy dowiedział się o oskarżeniu, z jakim przeciwko niemu wystąpiło 5 oficerów z Orła. 4 z nich już nie żyło. Okręt nie wrócił z patrolu bojowego, w który wyszedł 23 maja 1940 roku. Miesiąc wcześniej przesłuchiwał ich, a raczej rozmawiał z nimi komandor Józef Borejko. Pełnił obowiązki kierownika referatu historycznego marynarki wojennej i nie miał żadnego doświadczenia ani przygotowania procesowego, ani nawet prawnego. Należy zakładać, że robił to ze względu na stanowisko, jakie zajmował, aby zebrać materiał historyczny. Nie mógł podchodzić do oficerów z Orła jak śledczy, który ma świadomość, że wynik jego pracy będzie analizowany przez sąd i może stać się podstawą surowego wyroku. Żaden z oficerów nie składał zeznań pod przysięgą, zagrożony odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań. Rzetelnego śledztwa, w którym zeznania oficerów byłyby konfrontowane z zeznaniami pozostałych członków załogi, nie było. Obrońca Kłoczkowskiego nie miał możliwości rozmawiania z tymi ludźmi. Tak zebrany materiał dowodowy i tak przygotowany proces był kpiną ze sprawiedliwości. Ale kto na wojnie szuka sprawiedliwości? Zapewne wtedy nikt nie przewidywał dalszego rozwoju wydarzeń, a zwłaszcza tego, że oficerowie z Orła nie będą mogli potwierdzić swych oskarżeń przed sądem, ani że komandor Kłoczkowski dotrze do Anglii w grudniu 1941 roku. Pół roku później, 16 czerwca 1942 roku, Kłoczkowski stanął przed Morskim Sądem Wojennym w Londynie, oskarżony o zbrodnie przeciwko obowiązkowi wierności żołnierskiej oraz zbrodnie przeciwko karności. Po 5 dniach rozprawy sąd uznał go winnym i skazał na 4 lata więzienia oraz wydalenie z marynarki wojennej. W uzasadnieniu sąd stwierdził, że stan faktyczny oparty jest w szczególności na odczytanych zeznaniach przesłuchanych w toku dochodzenia świadków. Tu padły nazwiska 4 oficerów, którzy zginęli na pokładzie Orła w ostatnim rejsie oraz tych, którzy przed sądem się stawili, w tym podporucznika Stanisława Piechlewskiego, jedynego sygnatariusza pisma oskarżającego Kłoczkowskiego. To były fałszywe słowa. Nie było przesłuchania oficerów ani dochodzenia. Było za to wiele innych błędów procesowych. Obrońca oskarżonego, mecenas Tadeusz Winiarski, ani sam oskarżony nie mieli możliwości spotkania się z tymi ludźmi. Termin między doręczeniem aktu oskarżenia i rozprawą był krótszy niż przewidywała ustawa, zabierając oskarżonemu i jego obrońcy możliwość odpowiedniego przygotowania obrony. Działali w przekonaniu, że wszyscy marynarze Orła, poza 2, którzy stanęli przed sądem jako świadkowie, zginęli w ostatnim rejsie. Dopiero znacznie później ustalili, że żyje jeszcze 5 marynarzy z wrześniowej załogi. I właśnie ich zeznania podważyły ustalenia, na których sąd wydał surowy wyrok. Zarzucono Kłoczkowskiemu, że 3 dnia wojny, zamiast patrolować w wyznaczonym sektorze, położył bez uzasadnionej przyczyny okręt na dnie, usuwając go na szereg godzin od patrolowania. Tak, położył, ale na 2-3 godziny, aby dać wypocząć załodze. Takie jest prawo, a czasem obowiązek dowódcy i nie wolno z tego czynić zarzutu. Zarzucono, że wbrew otrzymanym rozkazom patrolowania w Zatoce Gdańskiej, zatokę tę opuścił i udał się samowolnie na nord w kierunku Gotlandu. Zeznania świadków zbyt późno odnalezionych wskazywały, że takiego rozkazu orzeł nie otrzymał. Dostał natomiast rozkaz zbliżenia się do Gdańska, co wykonał, zaś na północ odszedł za zezwoleniem dowództwa floty.
Zarzucono, że wbrew rozkazowi nie objął dozoru w południowej części nakazanego sektora. Zeznania świadków wskazywały niezbicie, że między 7 a 13 września patrolował w tym rejonie. Świadkowie nie mieli co do tego żadnych wątpliwości, gdyż widzieli światła latarni na cyplu. Zarzucono, że 14 września 1939 roku w celu uzyskania dla siebie pomocy lekarskiej wszedł oficjalnie na redę portu w Tallinie, powodując w następstwie tego internowanie i rozbrojenie okrętu. To był pokrętny zarzut, gdyż orzeł mógł z redy odejść. Dopiero wprowadzony do portu został aresztowany. Ale to nie Kłoczkowski wprowadził okręt do basenu portowego. Nie uwzględniono słów oskarżonego, że schodząc z pokładu Orła, gdy ten jeszcze stał na redzie, pozostawił na piśmie jednoznacznie brzmiący rozkaz, nakazujący natychmiastowe oddalenie się, gdyby oficerowie otrzymali wiadomość, że dowódca pozostał na lądzie. Nikt tego rozkazu nie odnalazł. Bosman Oczkowski, świadek, którego z nieznanych przyczyn nie wezwano do stawienia się przed sądem, stwierdził później: po odjeździe dowódcy, będąc jeszcze na redzie, moglibyśmy, moim zdaniem, dość łatwo uciec, gdyż nie byliśmy jeszcze strzeżeni. Pozostało słowo Kłoczkowskiego przeciwko słowu oficerów. W procesie karnym wątpliwość musi być interpretowana na korzyść oskarżonego. A to oznaczało, że nie można było Kłoczkowskiemu postawić ciężkiego zarzutu narażenia okrętu na internowanie i rozbrojenie, powodując poważną szkodę dla polskich sił zbrojnych. Sąd nie znalazł dowodów na potwierdzenie najcięższego zarzutu – symulowania choroby. Nakazywało to ostrożność w podejściu do innych oskarżeń, ale tak się nie stało. Wyrok zapadł. Henryk Kłoczkowski już jako cywil stawił się w konsulacie generalnym w Londynie, aby otrzymać paszport, dokument, który miał zastąpić jego legitymację wojskową. Wykonanie kary więzienia odroczono na czas wojny, więc mógł wyjechać do Stanów Zjednoczonych, gdzie jako marynarz zaciągnął się na statek. Pośpiech, błędy w ocenie czynów Kłoczkowskiego, złamanie przepisów proceduralnych, jakie popełnił zespół osądzający Kłoczkowskiego, ciążyły samemu wojskowemu wymiarowi sprawiedliwości. Obrońca domagał się wznowienia procesu i słał pisma, z których jednoznacznie wynikało, że sąd, ferując wyrok, popełnił podstawowe błędy. W 1946 roku dr Sarnicki, prokurator Najwyższego Sądu Wojskowego, wystąpił o wznowienie postępowania, gdyż, jak stwierdził, ujawniły się nowe fakty i dowody nieznane przed tym ani oskarżonemu, ani sądowi. To było nowe kłamstwo. Oskarżony nie mógł wiedzieć, że nie wszyscy marynarze biorący udział we wrześniowym rejsie zginęli w 1940 roku, a prokuratura ukryła to przed sądem. Bez wątpienia na losie Kłoczkowskiego zaciążyła również nieudolność obrońcy. W 1947 roku rozformowano polskie siły zbrojne na Zachodzie. W tej atmosferze nie było możliwe przeprowadzenie procesu apelacyjnego. Sprawa komandora Kłoczkowskiego nie doczekała się sprawiedliwego osądzenia.